Teatr to wymagający rodzaj sztuki, zwłaszcza jeśli skierowany jest do młodych widzów. Spektakle muszą być skonstruowane tak, by bawiły, miały puentę, odpowiedni przekaz, przede wszystkim jednak budziły zainteresowanie widzów. Takie też były przedstawienia zaproponowane przez uczestników Festiwalu Teatrzyków, który zorganizowano dzisiaj w Szkole Podstawowej nr 12. Dzisiaj mamy drugi powiatowy Festiwal Teatrzyków Szkolnych. To jest cykliczna impreza już. Zaczęliśmy kuźnię talentów od lutowego wystąpienia w Festiwalu Piosenki Radosnej. Dzisiaj teatrzyki, a w maju będzie konkurs recytatorski Zielonomi. Także mamy cykl imprez artystycznych promujących talenty artystyczne najmłodszych bełchatowian i nie tylko. Dzisiaj mamy 9 placówek, 140 uczestników, czyli naprawdę duża grupa artystów. Oprócz szkół bełchatowskich mamy szkołę z Zelowa, z Woli Wiązowej i z Ruśca. Także bardzo się cieszymy, że również zechciały do nas szkoły przyjechać, te z terenu powiatu.